Hej kochani, tu hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to kolejny podcast serii 7 Grzechów Głównych. Dzisiaj opowiem Wam o chciwości i to takiej w gronie najbliższych. Żona, matka, partnerka kojarzy nam się z osobą, która ma dobre intencje i której przecież można zaufać. Dzisiejsza historia pokaże nam jednak, że dla niektórych to nie rodzina czy miłość są na pierwszym miejscu, tylko właśnie chciwość. Zanim jednak przejdziemy, chciałabym Wam powiedzieć, że jeszcze 8 podcastów i na tym kanale będzie opublikowanych 400 podcastów. To jest naprawdę dużo. Nie spodziewałam się, że rzeczywiście jest to aż tak duża liczba. Dopiero teraz do mnie dotarło. Przypadkiem właściwie sprawdziłam sobie, jak to wygląda, i zostało nam 8 podcastów, nie licząc tego. Stąd też właściwie pytanie do Was, no bo 400 podcastów na kanale to się chyba jeden raz w życiu tylko świętuje. Więc chciałabym się Was zapytać, co chcielibyście z tej okazji zobaczyć, otrzymać, posłuchać właściwie. Ja od siebie myślałam o jakimś takim QA, żeby sobie odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanka. Mógłby to być QA z twarzą, QA z Lucianem i Albertem. Bo przecież te łysek kociaki to są takie małe twarze tego kanału. Ewentualnie myślałam też o, o streamie, właściwie takim e, live'ie, gdzie moglibyśmy sobie porozmawiać na żywo. E, byłby czat, można byłoby by coś pisać, zadawać pytania. E, jeżeli wolelibyście takiego właśnie live'a, to też pytanie, czy chcielibyście, abym opowiedziała jakąś historię, czy może abyśmy sobie porozmawiali tak, tak po prostu troszkę luźniej, e, z forma pytań i odpowiedzi, albo jakakolwiek inna. Ewentualnie myślałam też o tym, aby nagrać. Jakiś specjalny odcinek, wyjątkowo długi, czy o jakiejś sprawie, którą chcielibyście usłyszeć. Póki co jeszcze troszkę tych podcastów zostało do, do magicznej liczby 400, więc pytanie do Was: jakie są Wasze propozycje, co chcielibyście tutaj zobaczyć? Ja wszelkie komentarze chętnie wezmę sobie do serca i, i oczywiście wszystkie przeczytam. Zresztą, jako taką ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że zawsze czytam wszystkie komentarze. I wszystkie też lajkuję. Jak sobie zobaczycie, to prawdopodobnie wszystkie komentarze mają przynajmniej jedną łapkę w górę. To jest łapka ode mnie, ponieważ każdy komentarz, który przeczytam, zaznaczam, że on już jest przeczytany. No cóż, tyle w ramach wstępu. Czekam na Wasze propozycje, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi kochani, zapraszam Was do Stanów Zjednoczonych. Tym razem możecie spakować swoje walizeczki podróżne, ponieważ będziemy sobie podróżować po różnych miejscach w Ameryce. Niemniej historię zaczynamy w Teksasie, a konkretnie to w niewielkim miasteczku o nazwie Kuana. Aktualnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi około 2600, więc nie jest to jakaś zawrotna liczba, ale w latach 40., kiedy to rozpoczyna się nasza historia, no to z pewnością liczba mieszkańców była mniejsza. Kłana znajduje się jakieś 300 km od Fort Worth. Jeżeli już od jakiegoś czasu słuchacie moich podcastów, to być może też uśmiechacie się pod nosem na dźwięk Fort Worth. Z jakiegoś powodu naprawdę wiele osób, o których opowiadam, miało styczność z tym miastem. Raz nawet było hasło o treści: wszystkie drogi prowadzą do Fort Worth, i coś ewidentnie w tym jest. Bohaterowie moich podcastów albo tam mieszkali, albo tam mieszkali przez chwilę, albo tam jeździli na jakieś wyjazdy służbowe. Nie wiem, dlaczego Fort Worth przyciąga tego typu ludzi, ale jest to zastanawiające. Tak czy inaczej, Fort Worth znajduje się 300 km od Kłana, i wracając do naszego miasteczka. To ciekawostka jest taka, że Kłana zostało nazwane na cześć Kłana Parkera, wodza wędrownego plemienia Komanczów i mowa tutaj o rdzennych Amerykanach. Więc te rdzenne elementy są w mieście Kłana widoczne. No cóż, zaglądanie w portfele nie mówi nam niestety niczego dobrego, ponieważ okazuje się, że w 2000 roku prawie 21% mieszkańców żyło poniżej granicy ubóstwa. Ja mam nadzieję, że do tego momentu coś się zmieniło i jest to o wiele mniejsza liczba. Bump. Tak czy inaczej, mamy początek lat czterdziestych, a w miasteczku Kłana mieszka sobie rodzina Welty. Jesse, mąż, ojciec, czyli tak zwana głowa, czy tam ręka, noga rodziny, pracował jako rolnik, tak samo jak jego ojciec, dziadek i pradziadek, więc to był zawód spraktykowany od pokoleń. Mężczyzna przyszedł na świat w 1908 roku i przez długi czas szukał idealnej ziemi, na której założy swoje własne gospodarstwo. Nie wiem, czy ziemia w Kłana była aż tak wyjątkowa, ale coś, czego możemy być pewni, to fakt, że Jesse poznał tam wyjątkową kobietę. Była to młodsza od niego o 4 lata Mary Lou. Kobieta pochodziła z plemienia Apaczów i pochodziła z całkiem licznej rodziny, ponieważ w domu było ich aż 13. Nie byłabym gdy gdybym nie powiedziała, że to na nasze 6,5 tysiąca zło Podobno Jeronimo, wódz Apaczów, był pradziadkiem Mary Lou, więc to była jedna z takich szanowanych rodzin. Nie wiem, na no ile to jest prawda, bo tam kobieta sama o tym opowiadała. Ja też nie znalazłam żadnego potwierdzenia ani też zaprzeczenia. No ale wracając do naszego rolnika Jessego, który szukał żony, tak, rolnik szuka żony, no to w momencie, gdy postawił on swoją nogę w Kłana i spotkał Merlu, to od pierwszego wejrzenia się w niej zakochał i uznał, że chce z tą kobietą spędzić resztę życia i właśnie na ziemiach Kłana chce założyć swoje gospodarstwo. Tym właśnie sposobem pod koniec lat 30. para wzięła ślub i szybko na świecie pojawiła się dwójka zdrowych chłopców, prawie jeden po drugim. Mam na myśli fakt, że urodzili się w krótkim odstępie czasu, nie że byli bliźniakami. No cóż, moi drodzy, tak się składa, że w 1943 roku rodzina znów miała się powiększyć i to po raz trzeci. Państwo Welty mieli już dwóch synów, no i skrycie w głębi serduszka gdzieś tam liczyli na to, że może tym razem na świat przyjdzie dziewczynka. I tak też właśnie się stało. 4 kwietnia 1943 roku na świat przychodzi córka Jesse'ego i Marylu, której małżonkowie dali na imię Judaias. Ale pozwolę sobie mówić na nią Judy nie dlatego, że jestem ignorantką, tylko z tego względu, że ona sama w przyszłości będzie takiego imienia używać i większość osób będzie ją znało pod imieniem Judy. I oczywiście Judy jest bohaterką dzisiejszej historii. Tak czy inaczej ta pięcioosobowa rodzina Welty żyła sobie całkiem spokojnie w niewielkim miasteczku w Teksasie. W domu panował typowo tradycyjny, jak na tamte czasy, podział obowiązków, w którym to Jesse, czyli ten, ten ojciec, ten mąż, on ciężko pracował tak naprawdę od rana do nocy, bo przecież praca na roli to jest praca wręcz całodobowa i naprawdę jest to niezwykle ciężka praca, a Jesse był typem człowieka, który sam wszystko chciał robić, więc on spędzał swojej pracy wiele, naprawdę wiele godzin. Z kolei jego żona Lou, zajmowała się domem i dziećmi. Niemniej relacje rodzinne były dość oschłe. Też świadczy o tym już sam fakt, że to były lata 40. Trochę inny model rodzicielstwa, mam takie wrażenie, że wtedy był powszechny. Ale to też nie chodzi o to, bo mam na myśli takie relacje między ojcem a dziećmi. Jesse przychodził do domu tylko na obiad, a potem wracał, gdy dzieciaki już spały. A w tym czasie, kiedy one spały, no to niekoniecznie udało mu się, mu się z nimi stworzyć jakąś więź. Nie zmienia to jednak faktu, że w 1945 roku rodzina Welty znów miała się powiększyć. I tak właśnie na świat przychodzi czwarte i ostatnie dziecko Jess'ego i Merlu, syn, któremu rodzice dali na imię Robert. Opieka nad czwórką dzieci jest zapewne niemałym wyzwaniem, ale Mary Lou radziła sobie wyjątkowo dobrze. Zarówno dom, jak i kinder niespodzianki wydawały się wesołe i zadbane, i tak sobie wszyscy żyli szczęśliwie. Chciałoby się powiedzieć, że długo już szczęśliwie, ale niestety nie byłaby to prawda. Moi drodzy, minął rok od narodzin Roberta, gdy Mary Lou zaczęła się gorzej czuć. Na świecie krążyła okropna choroba, jaką jest gruźlica, a nie wszyscy lekarze znali wówczas sposoby na jej leczenie. Bo fakt jest taki, że już w tamtym czasie powoli zaczęły się pojawiać pierwsze lekarstwa, takie, które działały, ale też nie zawsze były one stosowane, nie wszyscy lekarze o tym wiedzieli. Też nie wszyscy y, mieszkańcy, nie wszyscy ludzie mieli dostęp do, do lekarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że było to bardzo poważne schorzenie i w krótkim czasie aż dziesięcioro Marylu zmarło z powodu tej choroby. Więc jest to, no jest to większość, było ich 13, a została tak naprawdę Merlu i dwójka jej rodzeństwa. Dlatego też w tamtym momencie wszyscy doskonale znali objawy tej okropnej choroby, a w 1946 roku Merlu odkryła, że dotknęła ona również i ją. I trzeba przyznać, że matka czwórki dzieci dzielnie, naprawdę dzielnie walczyła przez kilka tygodni. Jednak niestety była ona na przegranej pozycji. W lutym 1946 roku kobieta odeszła z tego świata, zostawiając dzieci i męża. Biedna kobieta zapewne liczyła na to, że jej mąż zajmie się dziećmi i mimo wszystko będą mieć oni szczęśliwe życie. A to taki kapucyn, bo Jesse na tytuł Ojca Roku to raczej nie zasłużył ale za to stoi na podium pod względem starych, którzy wyszli po mleko. Bo chłop doszedł do wniosku w momencie, kiedy stracił żonę, kiedy tak no, naprawdę przykra rzecz go spotkała, dzieciaki też straciły matkę, jest to coś niewyobrażalnego i wtedy też chłop dochodzi do wniosku, że on się nie będzie zajmował żadnymi dziećmi, a co, ojciec ich jest, czy co? No, nie będzie się z nimi, nimi zajmował, zresztą ledwo je zna, więc po prostu oddał je do adopcji. Ale żeby było jeszcze mniej sprawiedliwie, to on oddał dwójkę starszych do domu dziecka, a dwójkę młodszych, czyli Judy i jej brata, podrzucił pod opiekę dziadkom. I w ten sposób, kiedy już ten jego plan się spełni, to on sam zostanie kawalerem bez zobowiązań, będzie mógł się zająć pracą, w przyszłości też może jakąś kobietę mu się uda znaleźć. No tak sobie postanowił facet wykombinować metodę i tak też zrobił. I tak właśnie facet przez kolejne lata nie utrzymywał żadnego kontaktu ze swoimi dziećmi. Wyprowadził się, znalazł żonę, potem rzekomo kolejną, no i żył sobie spokojnie. Judy i jej brat w tym czasie przebywali u dziadków. To był dla nich spokojny, zwyczajny czas, chociaż Judy też rzadko mówiła o swoim wczesnym życiu, więc można jedynie się domyślać, czy było fajnie, czy było niefajnie. Tak czy inaczej, gdy nasza bohaterka miała lat 12, a jej młodszy brat miał lat 10, no to ojciec wrócił z mlekiem. Dokładnie tak, Jesse odezwał się do swoich dzieci po około 9 latach, ale to, no wiecie, no chociaż, chociaż załapał, tak? Nie każdy musi mieć dobry refleks. Niemniej mężczyzna poinformował swoją córkę i syna, że znów się ożenił, w ogóle to ma żonę, ma jakiś dom i dobrze mu się wiedzie. Wiecie, fajnie, ale to ty dzwonisz. No cóż, Judy w ogóle twierdzi, że jej ojciec miał rozmach na tyle i że to było jego siódme małżeństwo. Ale na stronie Find a Grave widzę tylko dwa związki małżeńskie. Co prawda Jesse ma dwa różne profile na tej stronie. Yes. takie samo imię nazwisko, ale pojawia się inne drugie imię i tam wychodzi, że ten drugi Jesse ma cztery żony. No, coś tu jest nie tak. W każdym razie nie zmienia to faktu, że znalazł on żonę, Jean, która miała dzieci z poprzedniego związku i coś tak Jessego tchnęło, że w sumie to on również ma jakieś dzieci i właściwie jak już zajmuje się dziećmi tej swojej żony, w sensie jak sobie tak mieszkają razem w, w wielkim domu i są rodziną, to fajnie by było Sprowadzić pozostałe dzieci też do niego. Tym bardziej, że dziadkowie byli coraz starsi, chyba miało to być rozwiązanie tymczasowe, a okazało się inaczej. No cóż, tak też po wielu latach, Judy i jej brat przeprowadzają się do ojca do stanu Nowy Meksyk, bo właśnie tam mężczyzna mieszkał. Nowy dom, nowy ojciec, właściwie to ojciec ten sam, no ale jest jeszcze jego partnerka, czyli macocha. Nadzieje na szczęśliwą i pełną rodzinę były wielkie, ale Judy szybko odkrywa, że ojciec to wcale nie chciał takiego pojednania po latach, bo mu tam sumienie długim pazurem w serduszko zaczęło drapać, tylko on sobie po prostu szuka domowej siły roboczej. Już od samego początku Judy i jej brat są inaczej traktowani niż dzieci macochy, czyli dzieci jean. Od samego początku rodzeństwo musiało sprzątać, gotować i ogarniać wszystko dookoła. Za każdym razem, gdy Judy lub jej brat próbowali się czemuś sprzeciwić, uznawali, że to przecież nie jest sprawiedliwe, no to ich ojciec albo macocha zaczynali używać siły wobec nich, więc za bardzo tam wiele do powiedzenia to nie mieli. Z drugiej strony trzeba też zaznaczyć, że nasza bohaterka Judy nie jest typem takiej pokornej, spokojnej osoby. Jeżeli coś jej nie pasuje, to ona o tym mówi głośno i wyraźnie. I w momencie, kiedy nie podoba jej się traktowanie ze strony ojca, to też nie jest ona taka spolegliwa. Więc gdy używanie siły nie pomagało, no to zaczęły się inne metody pseudodyscypliny. Na przykład Judy bardzo często za niedokładnie posprzątany dom albo niewykonanie jakiejś czynności nie mogła usiąść do stołu razem z rodziną i nie jadła kolacji czy tam obiadu, w zależności jaki to był posiłek, czasami nawet obu tych posiłków, no i mogło tak być nawet przez kilka dni. Czyli jeżeli jednego dnia coś się nie spodobało, to były takie konsekwencje, a drugiego dnia właściwie mogły być takie same konsekwencje. Jakby tego było mało, no to musiała ona patrzeć na to, jak pozostali jedzą ten posiłek, więc no to była taka bardzo przykra forma pseudodyscypliny i, i wyciągania wniosków. Podobnie zresztą traktowano też jej młodszego brata Roberta, więc atmosfera w domu była napięta, a Judy miała naprawdę wiele znosić jako młoda osoba. Nie dość, że straciła matkę, później przyniosła się do dziadków, następnie do ojca. Cały czas coś w jej życiu się działo. Co prawda, jak matkę straciła, no to była mała, ale jednak. Musiała żyć ze świadomością, że nie ma tej matki, a często ta matka dla dziecka jest taką najbliższą osobą, do której może się zawsze zwrócić o pomoc. W tym przypadku Judy nie wiedziała za bardzo, do kogo się zwrócić. Nasza bohaterka całymi dniami słuchała niemiłych komentarzy w swoją stronę, a macocha i ojciec nadgorliwie wręcz sprawdzali, czy dom jest perfekcyjnie posprzątany. W pewnym momencie Judy twierdziła, że to już nie chodziło o to, że ten dom miał być posprzątany, tyle że oni szukali na siłę jakiegoś e, szczegółu, do którego mogliby się przyczepić, po to, aby, e, aby Judy mogła podnieść konsekwencje. Tutaj znów mówię w cudzysłowie, no bo to, to do żadnej dyscypliny w ogóle nie pasuje. E, czyli w wielkim skrócie, Jesse najpierw oddał swoje dzieci nie wiadomo gdzie, a później przygarnął dwójkę z powrotem, tylko po to, by sprzątały i gotowały jego nowej rodzinie. Dawno nie było to tak szliskiego typa. W każdym razie pewnego dnia, moi drodzy, gdy Judy miała lat 14, w domu znów doszło do awantury. Tym razem macocha darła ryjca na młodszego brata Judy, czyli na Roberta, i po chwili kobieta, kiedy już tam się pieniła i pieniła, to podniosła na niego rękę i doszło do szarpaniny. Wszystko na oczach Judy która od zawsze była blisko ze swoim bratem. Wiedziała, że ma tylko jego, tak naprawdę razem byli u dziadków, potem razem byli u ojca, byli podobnie traktowani. No i czuła, że ona na to nie może pozwolić. Jest starszą siostrą i miała poczucie, że powinna bronić swojego brata. Dziewczyna zaczęła więc krzyczeć na macochę, by tak opuściła, by się uspokoiła, no ale to nie pomogło. I w momencie, kiedy to nie pomogło, kiedy Jean wcale nie zamierzała odpuścić, to Judy chwyciła za patelnię, na której znajdował się rozgrzany olej. I dziewczyna działając pod wpływem chwili wylała całą zawartość tej patelni na macochę, a następnie rzuciła się na nią z rękoma i doszło tam do ogromnej szarpaniny. Gdzieś leży patelnia na podłodze, leży wszędzie olej, e, macocha z pasierbicą też leżą na podłogę i, i tam sobie wyrzucają różne rzeczy. Do tego całego kociokwiku dołącza w pewnym momencie ojciec, który próbował rozdzielić córkę i żonę, no niestety niewiele to dało, bo Judy w tamtym momencie była nie do opanowania. Ona rzucała przedmiotami, nie była w stanie w ogóle się uspokoić i wydawała się silniejsza od dorosłego chłopa, czyli od jej ojca, który tam, wiecie, no, pracował na roli całe życie, był facetem w sile wieku, a on nie był w stanie jej opanować. Po chwili, na szczęście, cała ta sytuacja trochę ochłonęła, trochę się rozluźniła, jednak Jesse, zaskoczony zachowaniem swojej córki, on w tamtym momencie postanawia wezwać policję i zgłosić całe zajście. Przyjechali funkcjonariusze, zgłoszenie zostało przyjęte, zobaczyli młodą dziewczynę, niezbyt wiedzieli na dobrą sprawę, co powinni zrobić, bo takich przypadków mieli niewiele, a tutaj rosły chłop mówi, że, że dziewczynka się na niego rzuciła. No ale z drugiej strony siedziała ta macocha z całym olejem na, 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 nie wiem, na twarzy, na sukience wszędzie i widać było, że sprawa była poważna, więc ostatecznie aresztowano Judy i przewieziono ją na tzw. Tak dołek. Judy spędziła w areszcie aż dwa miesiące. Nie wiem do końca jak to działało, właściwie to mam wrażenie, że nie działało, no ale to też były lata 50, więc pewnie to wyglądało zupełnie inaczej niż wyglądałoby teraz. Nie było takich procedur, sami ci funkcjonariusze nie wiedzieli, co mają z Judy zrobić. W każdym razie ona tam spędziła dwa miesiące w areszcie dla kobiet. Była, rzecz jasna, najmłodsza z nich wszystkich. Jednak powtarzała, że to jest wciąż lepsze miejsce niż mieszkanie z ojcem i macochą. No tak czy inaczej, po dwóch miesiącach e, sprawa rozeszła się, można tak powiedzieć, no i spytano Judy, czy, czy ona chce wrócić do domu rodzinnego, no bo jest już wolna i gdzieś powinna mieszkać, ale dziewczynę odmówiła. Poprosiła, by umieścić ją gdziekolwiek, tylko nie tam I, i tym sposobem nasza bohaterka trafiła do zakładu poprawczego w Nowym Meksyku, gdzie miała swój pokoik, chodziła do szkoły, poznała tam znajomych. Zakład ten był połączony ze szkołą średnią, do której chodziła Judy i wyglądało na to, że żyje jej się tam lepiej niż w domu ojca. Co ciekawe, była ona jedną z lepszych uczennic i zależała jej na wynikach w nauce. W 1959 roku Judy kończy szkołę średnią i postanawia spełnić swoje marzenie o pracy jako pielęgniarka. Młoda dziewczyna chciała pomagać innym, miała też zapał do pracy. I wydawało się, że mimo trudnego startu, trudnego życia, no to Judy robiła wszystko, by wyjść na prostą. Jednak, moi drodzy, aby ta historia była opowiedziana obiektywnie, to ja wam muszę powiedzieć, że to, co wam w tym momencie powiedziałam, to, to historię o ojcu, który zostawił Judy, które później zabrał ją z powrotem, te całe bailando z macochą, to jest to wersja, wersja którą opowiadała sama Judy. Bardzo smutna, tajemnicza, pełna mroku, no przykra historia. Z kolei w książce Bodies of Evidence, którą miałam okazję po części przeczytać, autorzy zawarli wywiady z członkami rodziny Judy, i tam też pojawia się właśnie ta jej wersja, o której wam powiedziałam, ale jak się okazuje, ojciec kobiety również udzielił wywiadu i on miał swoją wersję, bo Jesse zaprzecza, by oddał w ogóle starsze dzieci do adopcji, czyli tych starszych synów. No, dla mnie to też się wydało zaskakujące, dlaczego on dwójkę dzieci oddał, a dwójkę dzieci wysłał do dziadków, ale z, tego, z tej jego wersji wynika, że pozostała dwójka, czyli ta dwójka starszych dzieci, również poszła pod opiekę do dziadków, tylko tych drugich. Dodatkowo Jesse zaprzecza też, by on lub jego żona źle traktowali kiedykolwiek Judy. Zdaniem mężczyzny to córka sprawiała problemy i dlatego też trafiła do zakładu. Nie z tego względu, że, że tam ona tak chciała i uznała, że nie chce wracać do domu, tylko ze względu na jej kiepskie zachowanie, na problemy, jakie sprawia Miała, no to została tam wysłana. Zresztą, Jesse powie też, że po wyjściu jego córka miała wciąż mieszkać z ojcem. I macochą, więc to wcale nie brzmi tak, jakby to ona ich unikała, o ile to jest prawda. Ja Wam powiem, że pojęcia nie mam, która z tych wersji jest prawdziwa, ale autorzy książki z pewnością dotarli też do starszego rodzeństwa Judy i potwierdziło się przynajmniej to, że starsi bracia no to wcale nie byli w domu dziecka, tylko rzeczywiście byli u dziadków. Warto o tym wspomnieć, aby mieć pełny obraz całej sytuacji, zresztą Judy będzie miała w przyszłości takie predyspozycje do tworzenia opowieści dziwnych. Treści. Wracając jednak do naszej historii, Judy skończyła szkołę, bo to akurat jest fakt, ona szkołę skończyła. No i w tamtym momencie kobieta postanowiła też rozpocząć całkowicie nowy rozdział w swoim życiu. A tym samym, chcąc dodać sobie imidżu, zaczęła przedstawiać się jako N. Schulz. Jest to wymyślone przez nią imię i nazwisko, jednak właśnie pod takimi danymi zatrudniła się ona w szpitalu w 1960 roku, gdzie dostała pracę jako pomoc pielęgniarska. Tam właśnie współpracownicy znali ją jako N i nikt nie miał pojęcia o tym, że prawdziwe imię młodej kobiety to Judy, a właściwie to Judayas. Ogólnie nasza bohaterka to trochę taki szpieg z rajnych deszczowców, więc naprawdę ciężko było otworzyć jej historię, bo różni ludzie znali ją pod różnymi imionami. Ona też będzie później w różnych Stanach mieszkać. Niemniej Judy dostaje pracę jako N i wkrótce jej bliscy zauważają, czy Judy lub N ma coraz większy brzuch. Na początku 1961 roku staje się już całkowicie jasne, że jest ona w ciąży. Młoda kobieta niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, więc nikt nie wiedział nawet, że Judy się z kimś spotyka. Tak czy inaczej, 30 marca 1961 roku na świat przychodzi zdrowy chłopiec, który otrzymuje imię Michael. Ciekawe jest to, że w rubryce na temat ojca pojawia się ojciec Nieznany, czyli nie ma tam konkretnego imienia i nazwiska, ale za to nazwisko Michaela po urodzeniu brzmi Schultz. I w tamtym momencie kobieta na krótko nawiązała kontakt ze swoim starszym bratem, Jessem Juniorem, czyli tym, który tam miał trafić do domu dziecka, wcale tam nie trafił, ale nawiązała z nim kontakt i jemu również przedstawiła się w ogóle jako N Schultz, powiedziała, że zmieniła mnie nazwisko i nazywa się n Schulz, ale do Dodała, że Szulc to jest w ogóle po mężu, po Arturze Szulcu, który rzekomo e, był jej mężem. Dodatkowo był ojcem jej syna Michaela, jeżeli powiedziała, że jest on wojskowym. E, braciak nie drążył tematu, no ale to właściwie pierwszy i ostatni raz, gdy Judy wspomni o ojcu Michaela. Nikt inny nie słyszał ani nie znał żadnego Artura Szulca, a kobieta nie była wcale mężatką. Więc jest to opowieść zmyślona, jakich zresztą wiele. No ale powiedziałam, że nie była ona mężatką jeszcze, bo moi kochani, w 1962 roku, mieszkając sobie spokojnie w Nowym Meksyku, w mieście Roswell, Judy poznaje mężczyznę, wiecie, konia na koniu, czyli pana idealnego, którym był James Goodyear. Co ciekawe, on akurat naprawdę był wojskowym, więc nie wiem, czy to był jakiś zbieg okoliczności, czy nie, no ale był James Goodyear. Mężczyzna urodził się w 1930, w 1933 roku w Pensylwanii, a do Nowego Meksyku przyjechał za sprawą swojej pracy. W ciągu ostatnich lat James wiele razy zmieniał miejsce zamieszkania, i tym razem też nie zakładał zatrzymania się w Nowym Meksyku na dłużej, bo co chwila przychodziła wiadomość o przeniesieniu, o przeprowadzce. Za każdym razem było to duże zaskoczenie, jednak nie wiedząc kiedy znów zostanie przyniesiony. zarówno on jak i Judy chcieli jak najszybciej sformalizować swój związek. I tak też właściwie po zaledwie trzech miesiącach para wzięła ślub. Oni znali się krótko, poznali się w jakiejś barze, dobrze im się rozmawiało, James powiedział słuchaj zaraz mogę wyjeżdżać, Judy powiedziała spoko loko, no to wyjedziemy razem i tak też zostali małżeństwem, państwem Goodyear. Okazało się też, że James miał rację co do swojej przeprowadzki, ponieważ wszystko rzeczywiście zeszło się z momentem, kiedy to mężczyzna miał zostać przeniesiony i wkrótce już wspólnie Judy, jej mąż i syn Michael zamieszkali w Nebrasce. Ja też od razu dodam, że James chcąc być uczciwym facetem, to od razu po ślubie adoptował Michaela i nadał mu to swoje nazwisko. Tak czy inaczej, w tym samym czasie Judy zdobyła dyplom pielęgniarki i na legalu mogła wykonywać swój zawód. Wiele osób wspomni, że kobieta miała naprawdę imponującą wiedzę z zakresu medycyny i była dodatkowo świetną pielęgniarką. Poza tym, Judy wydawała się też wspaniałą matką. Zawsze dbała o syna Michaela, a w 1965 roku okazało się, że kobieta znów jest w ciąży. I tak właśnie kilka miesięcy później, dokładnie to 16 stycznia 1966 roku, Roku, do rodziny dołączył zdrowy chłopiec, który otrzymał imię po ojcu, czyli James. Dwa lata później państwo Goodyear doczekali się też córki, Kimberly. Jak już Wam powiedziałam, praca Jamesa wymagała od niego częste zmienianie miejsca zamieszkania i w momencie, kiedy Kimberly przyszła na świat, czyli w roku 1968, to cała rodzina mieszkała już na Florydzie, pięknej i słonecznej. James zawsze ciężko pracował, tak samo zresztą jak jego żona. Judy była równie ambitna i równie pracowita. Poza tym kobieta sprawiała wrażenie bardzo opiekuńczej i na przykład, gdy u jej najstarszego syna Michaela zauważono problemy w nauce, to Judy od razu postanowiła pogłębić diagnostykę. Kobieta podejrzewała, że umysł Michaela nie rozwija się prawidłowo. Mianowicie ona sądziła, że Michael rozwija się za wolno. Miał on mieć problemy w szkole, w domu również. Ciężko było w ogóle do niego dotrzeć. Dlatego też Judy wysłała go na taką specjalną diagnostykę dla dzieci i lekarze uznali, że mimo wszystko IQ chłopca jest w normie, ale występują u niego tak zwane problemy adaptacyjne. Wiecie, to była końcówka lat 60., więc pewne sposoby leczenia i tutaj diagnozowania różniły się znacznie od tych dzisiejszych. Nie wiem, e, jaka byłaby dzisiejsza diagnoza, ale coś podejrzewam, że byłaby zupełnie inna. Mimo wszystko przyjęto Michaela do ośrodka dla dzieci właśnie z problemami adaptacyjnymi w Montenari na Florydzie. On miał takie całodobowe leczenie, więc on przez ten czas nie przebywał w ogóle domu, w domu rodzinnym. W domu rodzinnym była Judy, był jej mąż i była dwójka ich dzieci, z kolei Michael przebywał przez dłuższy czas w tym ośrodku. Takie leczenie nie jest wcale tanie, tym bardziej, że całodobowe. No, ale z racji, że James, czyli ojciec, oficjalnie adoptował Michaela, no to miało zapewnione dofinansowanie dla wojskowych, dzięki czemu spędził w tym ośrodku aż 4 lata. Tak czy inaczej, Państwo Goodyear wydawali się wspaniałymi rodzicami, no i chcieli podzielić się swoim ciepłym rodzinnym z jeszcze jedną osobą lub nawet i osobami. Dlatego właśnie Judy i James postanowili, zostać rodziną zastępczą i oni zostali oficjalnie zarejestrowani w roku 1968 jako osoby nadające się do tych narodziców zastępczych i w wielu opracowaniach pojawia się informacja, że oni otworzyli swoją firmę z tym związaną, znaczy firma z byciem rodzicem zastępczym. Nie wiem na ile to ma sens, nie wiem jak to wygląda w Stanach, no, ale takie informacje można znaleźć. Wiadomo też, że przez ich dom przewinęło się kilka dzieciaków Warto też zaznaczyć, że za taką pieczę zastępczą, no to dostaje się pieniądze, a Judy pieniądze lubiła, jak się później okaże. No cóż, nastał rok 1970 i coraz więcej wojskowych wysyłano na służbę do Wietnamu. Wkrótce też właśnie taki rozkaz dostał i James, który w czerwcu 1970 roku musiał rozstać się ze swoją rodziną aż na 12 miesięcy. To były czasy bez internetu, twarzy książek i innych podobnych barierów, więc Judy i James mogli jedynie pisać listy i liczyć na to, że szybko one dojdą. W każdym razie James wyjechał, a kobieta sprawiała wrażenie silnej, i przez cały czas nieobecności męża na nic nie narzekała. Zajmowała się dziećmi, zajmowała się domem, pracowała, robiła to wszystko w pojedynkę. I tak też minęło kolejne 12 miesięcy. W końcu nadszedł czerwiec 1971 roku. James wraca w końcu do domu, do swojej rodziny, a radości nie było końca. Wszyscy szybko wracają do swojej rutyny, i tak mijają kolejne miesiące, aż do początku września. Wtedy właśnie James zaczął się skarżyć na ciągłe zmęczenie i ból mięśni, a następnie doszły do tego problemy żołądkowe. No są to objawy bardzo powszechne, które mogą być mylone z mnóstwem rzeczy. Judy, jako że była pielęgniarką, zawsze w domu miała taki autorytet, że ona się na tym zna, ona wie jak, jakie leki dobierać, do jakich schorzeń, więc na dobrą sprawę, kiedy ktoś z domowników czuł się gorzej, to Judy własnoręcznie zajmowała się leczeniem, wiedziała co tam podać, jak podać, i, i zajmowała się swoimi dziećmi, czy to mężem. Więc również i tym razem kobieta doszła do wniosku, że nie ma sensu odwiedzać lekarza. Skoro to są takie powszechne objawy, no to może jakiś spadek odporności czy coś w tym stylu. Ona da witaminki, pocałuje w czółko i będzie git. Kobieta dbała o Jamesa przez kolejne dni, gotowała mu, dawała leki. Jednak stan mężczyzny ciągle się pogarszał. Z początkiem września James w końcu umówił się na wizytę w rodzinnej przychodni. Uznał, że sprawa jest na tyle poważna, że powinien go zobaczyć lekarz. I tak też się stało. Mężczyzna skarżył się na osłabienie, mrowienie kończyn oraz na nudności. Lekarz potrafił się po głowie, no nie wiedział jak połączyć te wszystkie objawy, o co tutaj chodzi, więc uznano, że właściwie to chyba najbardziej problematyczne są te objawy żołądkowe, więc James był leczony jedynie pod kątem wszystkich tych nudności i problemów żołądkowych, co niewiele dało. Dalsza diagnostyka z kolei wykazała problem Problemy z wątrobą, ale lekarze nie potrafili żeby znaleźć żadnej przyczyny, dlaczego facet w wieku 30 paru lat miałby mieć tak poważne problemy z wątrobą. Tak czy inaczej, 13 września 1971 roku stan Jamesa pogorszył się do tego stopnia, że mężczyzna trafił do szpitala wojskowego w Orlando. Ledwo stał na nogach i nie miał pojęcia, co się wokół niego dzieje. Na oddział przywiozła go jego żona i tak naprawdę to Judy mówiła za Jamesa, ponieważ jej mąż no, nie był w stanie ani mówić, ani za bardzo też chodzić. Okazało się, że mężczyzna miał gorączkę i wyglądał na bardzo zmęczonego, a jego skóra była niezwykle sucha. Znaczy ja wiem, że to jest oddział ratunkowy, a nie kosmetyczka, że tam skóra była sucha, no ale to wbrew pozorom będzie ważny objaw. Ostatecznie mężczyznę przyjęto na oddział, no i wykonano najważniejsze badania, które wykazały niewiele. Poza tymi problemami z wątrobą, której też lekarze nie potrafili wyjaśnić, no to wykazały te badania jedynie przyspieszone tętno. Niestety, pomimo starań lekarzy, no nie udało się zdiagnozować Jamesa. Jaka, jaka to może być choroba, że tętno przyspiesza i jest problem z wątrobą? I może nie brzmi to wcale aż tak poważnie, ale James z minuty na minutę tracił siły. On nie był w stanie ruszać rękoma, nie, mógł, nie był w stanie ruszać nogami. Powoli wszystkie jego narządy zaczynały odmawiać pracy. I tak też moi kochani, niestety mężczyzna odszedł z tego świata 16 września 1971 roku. Zaledwie kilka dni po tym, jak został przyjęty do szpitala. Dla bliskich była to niezwykle przykra wiadomość, no bo był człowiek, a potem człowieka nie ma. Późniejsze badania wykazały, że przyczyną zgonu było zatrzymanie krążenia i niewydolność nerek. Znaczy to była taka bezpośrednia przyczyna. Ja mówiłam, że były problemy z wątrobą. Najpierw była wątroba, później siadły nerki i te nerki doprowadziły następnie do zatrzymania krążenia. Nie postawiono co prawda konkretnej diagnozy, ale co ciekawe, jako taką główną przyczynę zgonu, no to wpisano przyczynę naturalną. Judy, która również miała wiedzę medyczną, powiedziała wszystkim, że objawy męża zaczęły się po powrocie z Wietnamu, i od tego momentu stale się nasilały, więc prawdopodobnie to tam James się czymś zaraził. Wszyscy przyjęli takie wyjaśnienia, no bo skoro mężczyzna czuł się źle po powrocie, później było coraz gorzej, to zapewne e, przyczyna jest w Wietnamie. Wszyscy przyjęli takie wyjaśnienia i współczuli Judy, która została sama z trójką dzieci. Zresztą, jakby tego było mało, jeszcze w tym samym roku w domu państwa Gudier pojawił się pożar, który zniszczył większość nieruchomości. Kobieta w krótkim czasie musiała sobie w ogóle poradzić ze stratą męża, ze stratą domu i z tym, że została sama z trójką dzieci. Ale spokojnie moi drodzy, bo wiecie, wchodzi teraz ona, cała na biało polisa. Polica na życie męża, polisa na właśnie takie zdarzenia jak pożar. I zarówno po stracie męża, jak i po stracie nieruchomości Judy dostała niemałe pieniądze. Właściwie to były to ogromne pieniądze, na tyle duże, że kobieta krótko po tym zakupiła dwupiętrowy dom w Pensacola na Florydzie. Pensacola i w ogóle ta okolica, w której Judy zakupiła dom, no to była to naprawdę zamożna okolica. Tak czy inaczej, mimo ciężkich przeżyć, samotna matka chciała zacząć od nowa, w nowym miejscu i z nadzieją na przyszłość. Kobieta miała niezłe zaplecze finansowe, to trzeba przyznać, mogła sobie pozwolić na nianie dla dzieci, na nowy dom z basenem i na bajeranckie auto. Mimo straty męża, Judy nie wydawała się wycofana albo zmartwiona. Kobieta chodziła na imprezy, zapoznawała nowych znajomych, wiodła bardzo aktywne życie. Można wręcz odnieść takie wrażenie, że żyła ona pełnią życia. Tak właśnie w trakcie imprezy sylwestrowej w 1972 roku kobieta zapoznała czarującego mężczyznę, którym był Bobby Morris, starszy od Judy o 4 lata pracownik firmy budowlanej, który pochodził z Colorado. Mężczyzna od razu wpadł w oko Judy, zresztą ze wzajemnością. Część znajomych pary uważało ich spotkanie za takie przeznaczenie, ponieważ naprawdę dobrze się ze sobą dogadywali. W tamtym momencie ani Judy, ani Bobby z nikim się nie spotykali, byli wolni jak to i, to i w lesie, więc wszystko złożyło się w cudowne spotkanie na imprezie sylwestrowej. Jeszcze brakowało tylko, żeby ich pierwszy pocałunek odbył się w momencie, kiedy było całe odliczanie i kiedy pojawiły się fajerwerki, no ale to nie jest film romantyczny. Chociaż może i tak było. W każdym razie Judy i Bobby od razu złapali wspaniały kontakt, zaczęli się ze sobą spotykać, chodzili na randki i nic więc dziwnego, że szybko ze sobą zamieszkali, ponieważ w 1973 roku Bobby wprowadził się do tego wielkiego, pięknego i ładnego nowego domu Judy. Matka mężczyzny Loudell Morris wspomni, że bardzo polubiła Judy. To była taka miła, opiekuńcza kobieta, robiła świetne wrażenie, zawsze wiedziała co powiedzieć, wiedziała kiedy się uśmiechnąć, kiedy się nie uśmiechać. To była idealnym materiałem na przyszłą synową. Jednak w połowie lat 70. matka Bobiego całkowicie zmieniła zdanie o partnerce syna. To było święto dziękczynienia, a Bobby, Judy i dzieci kobiety przyjechały odwiedzić ją w Kolorado. Wszyscy tam razem spali, spędzali czas i, i tym podobne rzeczy, które robi się w święta. I Lowdell, czyli matka Bobiego, wiedziała, że prawdopodobnie wkrótce jej syn oświadczy się Judy, kobieta dołączy do rodziny, więc chciała ją troszkę bliżej. Poznać, tak, wypytać swoją przyszłą synową o, o jej życie, o to, co robiła wcześniej. No i spytała ją o wcześniejsze małżeństwo. Poprosiła, aby kobieta powiedziała coś więcej, jaki był jej były mąż, właściwie ten mąż, który zmarł, co się z nim stało i tak dalej. No i w tamtym momencie Judy powiedziała, że ona wyszła młodo za mąż za śliskiego Frędzla. Dodała, że za każdym razem, gdy tylko się odwracała, to mąż ją zdradzał. Więc go zabiłam. Dokładnie takich słów użyła Judy w rozmowie z przyszłą teściową. Pani Morris była tym wyznaniem zaskoczona, ale uznała, że to pewnie taki nietrafiony żart, więc nie drążyła tematu. Taki żarcik kosmonaucik, no, no miało być zabawnie, wyszło trochę niezręcznie, no nic takiego. Chociaż wiecie, no smak pozostał. I tutaj tylko chciałabym sprostować, że ja nie znalazłam żadnych informacji o tym, by James był niewierny wobec swojej żony. Tak czy inaczej, wkrótce Judy i jej nowy partner założyli razem firmę, która zajmowała się sprzątaniem biur i domów prywatnych. Mieli jakiś specjalny sprzęt, który też wynajmowali innym firmom i jakoś tam ten biznes się kręcił. Po czym para też powoli zaczynała rozmawiać o przyszłości do tego stopnia, że myśleli o ślubie. Niemniej w 1977 roku wydawało się, że przyszli małżonkowie mają jakieś problemy finansowe. Judy zaczęła wyprzedawać różne przedmioty, w tym te związane z firmą, a wkrótce cała rodzina zaczęła myśleć o przeprowadzce do Kolorado, czyli tam w rodzinne strony Bobiego. I tak też się stało. Judy zostawiła swój dom. Właściwie to moi drodzy, warto tutaj powiedzieć, że miał miejsce kolejny pożar. Właśnie w tym pięknym domu z widokiem, który zakupiła Judy. Również był on ubezpieczony, i również kobieta przygarnęła niemałe hajsy. Tak czy inaczej, pod koniec roku 1977 Judy, Bobby oraz dzieci wyjechali do Colorado i wszystko wydawało się powoli wracać na odpowiednie tory, aż w końcu nastał początek 1977. 78 roku. Właśnie wtedy partner Judy, Bobby zaczął skarżyć się na nieprzyjemne dolegliwości. Mężczyzna odczuwał mocny ból brzucha i 4 stycznia 1978 roku trafił z tego powodu do szpitala. Lekarze zbadali mężczyznę i doszli do wniosku, że no, coś tam ma, no, jakąś chorobę może, a może nie, ale właściwie to nie wiadomo, ale niech będzie no na przykład zapalenie czustki. I dali mu leki, a następnie wysłali go do domu. Niestety takie leczenie niewiele pomogło i stan mężczyzny z dnia na dzień zaczął się pogarszać. Bobby odczuwał osłabienie, miał problemy żołądkowe i czuł mrowienie kończyn, czyli objawy były podobne, jakie miał pierwszy mąż Judy. Ale Bobby nie mógł o tym wiedzieć, bo Judy nie opowiadała nigdy szczegółowo o swoim pierwszym małżeństwie. W każdym razie 23 stycznia 1978 roku Judy zawiozła swojego narzeczonego do szpitala na Ostry Dyżur. Swoją drogą kobieta w tym samym szpitalu pracowała jako pielęgniarka i miała już doświadczenie w zawożeniu swoich partnerów na Ostry Dyżur. No cóż, Judy powiedziała, że Bobby co chwilę traci przytomność i ciągle zwraca. Na podstawie tego opisu i ogólnego stanu pacjenta mężczyzna został przyjęty na oddział, a badania wykazały, że Bobby ma problemy z trzustką i nerkami, a temu wszystkiemu towarzyszył niski poziom wapnia i arytmia. Lekarze nie znali przyczyny tych wszystkich objawów, więc działali intuicyjnie i leczyli właśnie jedynie te objawy. Niemniej, kolejnego dnia Bobby bardzo spuchł i wystąpiła u niego kwasica metaboliczna. Podejrzewano, że mogła wystąpić sepsa, dlatego też mężczyzna został zabrany na oddział intensywnej terapii, gdzie niestety moi drodzy mimo starań lekarzy odszedł z tego świata 28 stycznia 1978 roku. Jako przyczynę zgonu wpisano sepsę, zapalenie trzustki, niedociśnienie i encefalopatię wątrobową. Ogólnie zdaniem lekarzy doszło do zatrzymania krążenia ze względu na rozległą kwasicę i ze względu na zakażenie. Tak właśnie wyglądały ostatnie dni 39-letniego mężczyzny. Ogólnie to wszystko zrzucono na, na trzustkę, na właśnie problemy ewentualnie też z wątrobą, czyli no, przyczyna taka naturalna, no, przykro bo przykro, ale takie rzeczy się niestety zdarzają. Tym samym Judy znów straciła ukochanego, ale warto wspomnieć, że zyskała pieniądze. Bo tak się składa, że przed śmiercią mężczyzny Judy wykupiła kilka polis na jego życie, podrabiając przy tym podpis Bobiego. Łączna wartość tych polis wynosiła 77 tysięcy dolarów, z którymi kobieta i dzieci wróciły na Florydę. I tam też Judy, wracając na Florydę po nieudanym związku, a właściwie po związku, który skończył się zgonem jednej ze stron, no to Judy kupuje jeszcze większy i bardziej luksusowy dom za pieniądze z ubezpieczenia. Znów wszyscy współczują Judy, bo najwyraźniej kobieta nie ma szczęścia, miłości. Najpierw jej mąż, później jej chłopak. No ale sama Judy jakoś specjalnie nie przeżywa straty drugiego ukochanego. Wręcz przeciwnie, bo jeszcze w tym samym roku Judy zmienia swoje nazwisko, zresztą nazwisko swoje i dzieci, na Bueno Ano, co jest nawiązaniem do języka hiszpańskiego i oznacza dobry rok. Jak zresztą wiemy, no chyba nie każdy miał dobry rok. Tak czy inaczej, e, pamiętamy doskonale, że pierwszy mąż kobiety, właściwie to w ogóle mąż kobiety, bo, bo wcześniejszego nie było, czyli mąż kobiety James, nazywał się Goodyear, co właśnie w tłumaczeniu na angiel z angielskiego to też oznacza dobry rok. Sprawa bardzo ciekawa: najpierw dobry rok z mężem, potem dobry rok z Bobby, tyle że obaj nie żyją. Niemniej w tamtym czasie mało kto podejrzewał Judy o to, że mogła maczać paluchy w którymkolwiek ze zgonów, przecież oba zostały zakwalifikowane jako przyczyny naturalne. Lekkie podejrzenia miała co prawda rodzina Bobiego, ponieważ Judy wyjątkowo naciskała na kremację mężczyzny, i też matce Bobiego przypomniała się ta niezręczna rozmowa, kiedy Judy powiedziała, że dosłownie pozbyła się swojego męża. Istnieje jeszcze jedna bardzo interesująca sprawa, ponieważ w 1974 roku, kiedy Bobby i Judy żyli sobie szczęśliwie i wesoło, to również z okazji świąt Dziękczynienia odwiedzili oni matkę Bobiego w Colorado i tym razem postanowili zatrzymać się w motelu, bo dom był mały i chcieli wszyscy mieć swobodę, więc zatrzymali się w motelu. I krótko po ich wyjeździe, po wyjeździe Judy i Bobiego, okazało się, że w tym motelu znaleziono mężczyznę, który nie żył i ewidentnie do jego zgonu przyczyniły się osoby trzecie, miał on różne obrażenia, które e, odpowiadały temu, że ktoś te obrażenia zadał. I matka Bobiego miała kiedyś podsłuchać rozmowę, jak Judy powiedziała coś w stylu: Ten facet sam sobie na to zasłużył, bo przecież mógł tam nie przychodzić. Do tego podobno sam Bobby krótko przed śmiercią e, powiedział, że bardzo żałuje tego, co zrobił i nie powinien tego robić. Co zdaniem e, jego matki miało się odnosić do tego mężczyzny w hotelu i miało to być przyznanie do winy. No ale od razu powiem, że tam tej sprawy nie wyjaśniono. Nie było żadnych dowodów rzeczowych, które mogłyby powiązać Judy i, i Bobiego z tą sprawą. Oni nie znali tego mężczyzny, więc e, nic nie można było im udowodnić. Tak czy inaczej dąży do tego, że rodzina Bobiego coś tam podejrzewała, że, że może Judy mogła w tym maczyć poruchy, ale też brakowało jakichkolwiek podstaw, by to udowodnić. Zresztą kobieta wraz z dziećmi wróciła do Kalifornii i zmieniła nazwisko. Żyła jej się naprawdę dobrze. Miała piękny dom nad wodą. Jeździła korwetą, uwielbiała drogą biżuterię i perfumy Chanel. Życie po prostu toczyło się dalej. W 1979 roku Judy miała 36 lat, a jej syn Michael właśnie skończył 18. Chłopak nie miał bliskich relacji z matką. Większość życia spędził on w różnych ośrodkach, ponieważ miał problemy z dostosowaniem się do nowych miejsc, co określano wówczas problemami adaptacyjnymi. Judy mówiła też znajomym, że Michael wykazywał niewiele emocji i raz przyłapała go z innym mężczyzną, co w latach 70. było traktowane w bardzo przykry sposób. Tak czy inaczej, chłopak w szkole nie radził sobie najlepiej, dlatego też zrezygnował z dalszej edukacji. Mając jednak w pamięci Jamesa, człowieka, którego uważał za ojca, czyli męża Judy, no to Michael, tak samo jak on, postanowił wstąpić do woja. Osiemnastolatek przeszedł wymagane szkolenia i przydzielono go do bazy w Georgii, co wiązało się z wyjazdem i z rozłąką z rodziną. Niemniej, krótko po przejściu pierwszego podstawowego szkolenia, w lipcu 1979 roku, Michael zaczął się skarżyć na problemy z drętwieniem palców i w ogóle problemy z czuciem w nogach oraz w rękach. W październiku objawy się nasiliły, a Michael trafił nawet do szpitala wojskowego. Gdzie leczono go pod kątem kontaktu z metalami ciężkimi? Bo warto tutaj zaznaczyć, że Michael miał pracować przy oczyszczeniu wody, on odbył kurs z tym związany, jednak woda, którą młody mężczyzna miał czyścić, była skażona różnymi substancjami, więc uznano, że wszystko jest winą nieodpowiednich warunków pracy i właśnie stąd pojawiają się jego wszystkie objawy. Tak czy inaczej 6 listopada 1979 roku Michael miał rozpocząć służbę w stanie Georgia. Zanim jednak to nastąpiło, to mężczyzna postanowił odwiedzić swoją matkę na Florydzie, by spędzić trochę czasu z nią i z rodzeństwem. Jego stan po pierwszych niepokojących objawach znacznie się polepszył. Michael był e, pełny sił, pełen energii i nic nie wskazywał na to, że z jego zdrowiem dzieje się coś nie tak. Znaczy, poza tym, że prawdopodobnie miał w trakcie pracy jakiś kontakt z metalami ciężkimi, no to został wyleczony i, i wszystko wydawało się wracać na odpowiednie tory. Michael e, jedzie więc do swojej matki, aby spędzić z nią trochę czasu, a 6 listopada Dociera on do Georgii, aby wstawić się na miejscu swojej pracy, a właściwie to doczołgał się tam. Bo tak się składa, że już w dniu przyjazdu Michael wykazywał objawy poważnej choroby. Był osłabiony, miał problemy żołądkowe i tracił czucie w nogach i rękach. Powiedział, że takie objawy zaczęły się już 1 grudnia, gdy przebywał w domu matki. No cóż, Michael nie był zdolny do pracy, więc od razu przetransportowano go do szpitala wojskowego. Tam w ciągu kilku kolejnych dni stan chłopaka zaczął się pogarszać. Dokładnie to, moi drodzy, mięśnie podłudzia i ramion zaczęły mu po prostu zanikać. I to do tego stopnia, że yy, młody mężczyzna nie był w stanie chodzić i używać rąk. Lekarze doszli do wniosku, że tych zmian nie da już się cofnąć. Niemniej, kierując się tym, że Michael mógł mieć kontakt z metalami ciężkimi, zrobiono mu wszelkie badania na ich obecność i okazało się, że w jego organizmie znajdowała się siedmiokrotna wyższa dawka arsenu niż normalnie. W tej sytuacji diagnoza była prosta, no i można było rozpocząć leczenie, które trwało kilka tygodni. Na szczęście udało się uratować Michaela. Tyle, że niestety osiemnastolatek, już właściwie dziewiętnastolatek, nie mógł ani chodzić, ani ruszać rękoma. Lekarze, chcąc nieco ułatwić mu życie, założyli mu takie metalowe ortezy rąk i nóg, które ważyły łącznie około 30 kg. Szybko stało się jasne, że Michael nie jest zdolny do pracy w wojsku, ani też do jakiejkolwiek pracy fizycznej. Tak naprawdę, jakakolwiek kariera Michaela i jego dalsze życie stały pod znakiem zapytania. Młody chłopak potrzebował kogoś, kto się nim zajmie, i tutaj z pomocą przyszła ukochana, Mamusia. Judy odebrała scena ze szpitala i obiecała mu pomóc. Wbrew pozorom, przy pomocy ortezy, Michael był w stanie chodzić samodzielnie, a później zaczął on nawet chodzić o kulach. Czyli, mimo e, prognoz lekarza, wydawało się, że e, Michael jest w stanie dostosować się do nowych warunków i z czasem będzie on mógł funkcjonować no, na tyle normalnie, jak, jak ludzie, którzy nie mają takich problemów. Tak też nastał 13 maja 1980 roku. Był to wtorek, i tego dnia Judy doszła do wniosku, że chciałaby spędzić jakoś miło czas ze swoimi dziećmi, dlatego powinni wybrać się na ryby. Tym samym, około godziny 15:30, Judy i trójka jej dzieci przybyli na rzekę East River. Dzień zapowiadał się pięknie, świeciło słońce. Judy miała taką większą łódeczkę, która właśnie służy, służyła do łowienia ryb, relaksowania się na wodzie i w ogóle bailando bez trzymanki. Wsiadła tam ze starszym synem Michaelem i z młodszym synem Jamesem. Córka kobiety Kimberly doszła do wniosku, że ona się woli poopalać, więc została na brzegu. Wszystko wydawało się zupełnie normalne: Kimberly się odpalała, z kolei Judy i synowie wypłynęli. Tak też minęło trochę czasu, gdy w pewnym momencie kajak, na którym była Judy i synowie, nagle się przewrócił, a wszyscy tam obecni wpadli do wody. Judy i młodszy syn James bez problemu wypłynęli na powierzchnię, jednak Michael, który miał problemy z poruszaniem się i który miał metalowe ortezy, no nie był w stanie nic zrobić dosłownie nic. Na miejscu szybko zawiła się pomoc i zaczęły się poszukiwania Michaela. Z kolei Judy nie wydawała się tym jakoś przejęta. Powiedziała tylko, że płynęli sobie spokojnie, gdy w pewnej chwili zauważyli, że na burcie znajduje się wąż. Judy zaczęła odstawiać tańce gotowe, chcąc się go pozbyć, a w rezultacie czego przywrócił się kajak i wszyscy wpadli do wody. Syn kobiety James początkowo opowiedział jednak zupełnie inną historię i nie wspomniał o żadnym wężu. Chłopak powiedział tylko, że kajak uderzył o skały i dlatego wypadli. Kilka dni później, kiedy młody zostanie o to zapytany, to zmieni całkowicie wersję zdarzeń i przypomni mu się długi, pełzający wąż. No cóż, moi drodzy, tak jak mówiłam, dla Michaela niestety było już za późno, a jego ciało wyłowiono kilka godzin później. Judy przyjęła to ze spokojem, nie okazując tak naprawdę żadnych emocji, a kilka dni później spieniężyła polisy, które miała wykupione na swojego syna. No wcale nie jest to podejrzane. Co więcej, jak się okazało, miała ona jedną policję wojskową i kilka poza wojskowych. Ciekawe jest to, że początkowo Judy nie powiedziała nawet bliskim o tym, że Michael nie żyje. Przez jakiś czas kobieta opowiadała, że jej syn świetnie sobie radzi w pracy i jest miło i przyjemnie. Później dopiero wymyśliła historię, że Michael zginął w trakcie służby. Co miało brzmieć tak, tak godnie i honorowo lepiej to brzmi, niż to, że wypchnęłam swojego syna z niepełnosprawnościami za burtę i w ten sposób zginął. Tak czy inaczej, tym razem sprawa zwróciła uwagę śledczych. Michael ze względu na swój stan miał kategoryczny zakaz pływania, a jednak z jakiegoś powodu jego matka Roku wpadła na genialny pomysł, aby pojechać sobie na ryby i miło spędzić czas. Poza tym Judy miała niepokojąco wiele polis wykupionych na życie swojego syna. Dla porównania no nie miała tyle polis na swoje dzieci, tak naprawdę nie miała żadnych polis na Kimberley i na James'a. Grafolodzy potwierdzili też, że niektóre z rzekomych podpisów Michaela mogły zostać podrobione. Tam nie było stuprocentowej pewności, ale były pewne przesłanki, które świadczyły o tym, że rzeczywiście wcale Michael o tego nie podpisał i nie miał pojęcia o tych wszystkich polisach. Jakby tego było mało, Judy powiedziała, że wszyscy mieli założone kamizelki ratunkowe, ale przy przeszukiwaniu rzeki znaleziono jedynie dwie. To, zdaniem śledczych, było podejrzane, więc że zaczęli przyglądać się sprawie Judy. I teraz zapewne od razu powiązano by kobietę ze zgonem jej męża. Później ze śmiercią jej partnera. Myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejszą technologię, to jak działanie organów ścigane jest zautomatyzowane, no to nie byłoby problemu, żeby jeden komisariat skontaktował się z drugim. Tutaj mamy Florydę, tam mamy Kolorado, żeby wszyscy przesłali sobie informacje i aby w łatwy sposób dodać dwa do dwóch. Ale to były lata 80., właściwie to początek lat 80., i cała ta technologia wyglądała zupełnie inaczej. Nie było wielkiej bazy, w której można byłoby sprawdzić, gdzie Judy była notowana. Chcąc w ogóle dowiedzieć się czegokolwiek z innego stanu, no to trzeba było po pierwsze wpaść na pomysł, żeby szukać w tym stanie, a po drugie skontaktować się z tamtymi śledczymi, poprosić o dostęp. No, trwałoby to naprawdę długo, a zresztą trzeba byłoby wiedzieć, że, że należy tam szukać. Poza tym Judy posługiwała się też różnymi nazwiskami. Ona w roku 78 zmieniła nazwisko. Była Judy Buenoano, była wcześniej Judy Goodyear, była Ann Schulz, była też Judy Morris w momencie, kiedy spotykała się z Bobim Morrisem. W różnych miejscach kobieta przedstawiała się tymi różnymi nazwiskami. Na wszelakich papierach, takich dokumentach, nawet na tych policjach ona podpisywała się różnymi nazwiskami. Więc ciężko było dla jednego komisariatu, aby te wszystkie, wiadomo, Dodać do siebie, ogarnąć, że jest to sama osoba, i jeszcze zrobić wszelkie potrzebne badania. Zanim śledczy poskładali w całe życie z tej kobiety, to Judy zdążyła znaleźć kolejny portfel chodzący na dwóch nogach. Znaczy się faceta sobie znalazła. No ale wszystko po kolei. Kobieta nie miała pojęcia, że sprawa zainteresowała śledczych, dlatego żyła sobie całkiem normalnie. Właściwie to żyła pełnią życia tak jak zawsze po tym, kiedy ktoś umierał. Po stracie syna otworzyła własny salon kosmetyczny, kupiła autko i wiecie, no żyła sobie po prostu sobie żyła. Miała piękny dom, pieniądze, i tak naprawdę do szczęścia brakowało jej, nie, nie miłości. Więcej pieniędzy po prostu, ale miłości w sumie, no w sumie niech też będzie. Tak też kobieta poznała bogatego biznesmena, młodszego od niej o 3 lata: Johna Gentry'ego. Facet prowadził w mieście dwa dochodowe biznesy. Był ambitny, inteligentny, a Judy, słysząc o tych jego licznych sukcesach, również chciała zrobić na mężczyźnie wrażenie. A że bycie zawodowym krętaczem i przekrętasem nie brzmi jakoś górnolotnie, to zamiast tego Judy zaczęła nawijać mu makaron na uszy, mówiąc, że ma doktorat z biochemii, z psychologii, a do tego pracuje jako pielęgniarka i prowadzi własny biznes. Na dobrą sprawę, tylko jedna z tych rzeczy była prawdziwa, no. Judy miała salon kosmetyczny. John od początku uwierzył w słowa kobiety, nie miał żadnych podstaw, aby jej nie ufać. Nikt nie prosi przecież o pokazanie dyplomu, a poza tym Judy mieszkała w ładnym i drogim miejscu, wydawała się kobietą na poziomie. Tak też para zaczyna się ze sobą spotykać i powstaje między nimi prawdziwe uczucie, a przynajmniej jednej ze stron tak się wydawało. Już w 1982 roku para powoli zaczyna planować ślub. A skoro jest tak romantycznie, rozmawiamy sobie o ślubie, patrzymy głęboko w oczy, spijamy sobie z dzióbków, to Judy zaczęła e, mówić o czymś, co jest dla niej prawdziwym afrodyzjakiem, czyli zaczęła mówić o polisie na życie. Zastanawiałam się, jak to dokładnie wygląda w Stanach, bo gdybym mieszkając w Ameryce usłyszała, ej, wykupmy sobie bardzo duże polisy, to bym uciekała jak najdalej. Ale John uznał, że to jest świetny pomysł. No tak, no pewnie, że tak. Facet planował przyszłość Judy, a taka polisa. To pewnie też forma zaufania, więc można to wytłumaczyć chyba w ten sposób. Tak też para wspólnie wykupiła na siebie polisy. Po 500 tysięcy dolarów każda, ale jedyną osobą, która chciała z tej opcji skorzystać, była oczywiście Judy. Krótko po wykupieniu tych polis, jeszcze w tym samym miesiącu, kobieta zaczęła rozpowiadać swoim bliskim, że John jest poważnie chory i prawdopodobnie odejdzie z tego świata. Rzecz sam John nie miał o tym pojęcia, ale no dla Judy to, to nie była żadna różnica. No cóż, kobieta pod osłonką opiekuńczości i dobra zaczęła podawać swojemu partnerowi różne witaminki na odporność. Była przecież pielęgniarką, zresztą John wierzył, że miała też tytuł doktora. Dlaczego miałby jej nie ufać? Tyle, że moi drodzy, w grudniu 1982 roku mężczyzna zaczął bardzo źle się czuć. Miał problemy żołądkowe, do tego też tracił czucie w dłoniach, a pod koniec grudnia było tak źle, że John trafił do szpitala, gdzie na szczęście udało się podreperować jego zdrowie. Nie znaleziono co prawda przyczyny tych wszystkich jego objawów, ale udało się mu pomóc i tak naprawdę po kilku dniach spędzonych na oddziale, John wrócił do pełni sił i został wypisany. Po wyjściu ze szpitala, John wydawał się zdrowy i razem z Judy spędzali miło czas. Wszystko wracało na odpowiednie tory aż do 25 czerwca 1983 roku. Tego dnia Judy wyjawiła swojemu ukochanemu wspaniałą nowinę. Kobieta powiedziała, że spodziewa się dziecka. Ta wiadomość bardzo ucieszyła mężczyznę, bo John marzył o tym, aby zostać ojcem. W tamtym momencie czuł, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Był tak szczęśliwy, że od razu postanowił pojechać do sklepu i kupić jakiegoś szampana na świętowanie. Mężczyzna wyszedł więc z domu, poszedł do swojego auta, otworzył drzwi, wsiadł do środka, i w momencie, gdy odpalił pojazd, wszyscy w okolicy usłyszeli głośny huk. Samochód stanął w płomieniach, a niektóre jego części po prostu odleciały. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się pomoc i na szczęście okazało się, że John żyje, ale wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Mężczyzna trafił więc do szpitala, a w tym samym momencie rozpoczęło się śledztwo. Analiza pojazdu wykazała, że nie było mowy o żadnej usterce, tylko w grę wchodziły działania osób trzecich. Ktoś celowo próbował pozbyć się Johna. Mężczyzna, będąc w szpitalu, troszkę znikłym kontaktem z bazą, spytany o to, kto zyskałby na jego zgonie, doszedł do wniosku, że jedyną taką osobą byłaby Judy, bo miała na niego wykupioną polisę. I tak się składa, moi drodze, że śledczy już słyszeli o niej, jakiej Judy Bueno Ano, a teraz zdecydowali się bliżej przyjrzeć sprawie. Szybko wyszło na jaw, że kobieta mówiła o poważnej chorobie Johna, chociaż ten nie miał pojęcia o tych dolegliwościach. Dodatkowo w dniu ataku Judy powiedziała partnerowi, że spodziewa się ich wspólnego dziecka, jednak to nie mogło być prawda, gdyż kilka lat wcześniej kobieta miała zabieg, który uniemożliwiał jej zajście w ciążę. Wkrótce śledczy na podstawie swoich podejrzeń zdobyli nakaz przeszukania domu kobiety, a tam znaleziono całe laboratorium młodego Dextera. Znaleziono takie same części, które znajdowały się pod samochodem Johna. Były to materiały, które spowodowały rozpad pojazdu. Co więcej, w witaminkach, które Judy podawała mężczyźnie, znaleziono arszenik. To z kolei zaświeciło czerwoną lampkę u śledczych. Przecież syn kobiety również miał w swoim organizmie tę samą substancję. Wtedy przypomniano sobie o byłych partnerach Judy, Bobim i Jamesie. W 1984 roku ekshumowano ciała obu mężczyzn i według opisu jednego ze świadków, po otwarciu trumny wydobyła się ciemna chmura o niepokojącym zapachu. Jak się pewnie domyślacie, u obu panów znaleziono tę samą substancję. W 1984 roku odbył się proces Judy w związku z usiłowaniem zakończenia życia Johna Gentry'ego. Uznano kobietę winną i za to otrzymała ona wyrok 12 lat, jednak rok później, w 1985 roku, rozpoczął się proces w sprawie męża kobiety Jamesa i jej syna Michaela. Sprawą Bobiego miał się zająć stan Colorado, no bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Jamesa i o Michaela, no to doszło do tych zdarzeń na Florydzie, a w przypadku Bobiego było to Colorado. Na tym procesie zeznawało wiele osób, na przykład. Zeznawał chłopak Kimberly. Dla przypomnienia, Kimberly to była córka Judy, ona już była w tamtym momencie nastolatką, miała chłopaka. I ten chłopak powiedział o tym, że Kimberly przyznała mu się do tego, że jej matka zakończyła życie Michaela, czyli jej brata, po to, aby dostać pieniądze z polisy. Na się zeznawała też sąsiadka Judy o imieniu i nazwisku Perleng i powiedziała ona, że bardzo lubiła Judy i stały się one przyjaciółkami w momencie, kiedy mieszkały obok siebie w Pensacola, w czasie, kiedy Judy była w związku małżeńskim z Jamesem. I czasami, gdy mężowie jednej albo drugiej czymś zdenerwowali swoje żony, to Judy miała w zwyczaju żartować, że wystarczy niewielka ilość arszeniku i problem sam się rozwiąże. Wtedy to wydawało się zabawne, jednak na sali sądowej nikomu nie było do śmiechu. Moi drodzy, Judy otrzymała najwyższy wyrok kary, czyli życie za życie, mimo iż kobieta nie przyznawała się do winy w żadnej ze spraw. Ja rozumiem, że mogłaby jakoś odeprzeć od siebie podejrzenia w jednym przypadku, no ale tutaj jest mowa o trzech przypadkach, a właściwie to o czterech, więc ciężko tutaj mówić o nieprawidłowych podejrzeniach. Moi kochani, stan Colorado po wstępnych przesłuchaniach postanowił nie wnosić oskarżenia w sprawie Bobiego, z tego względu, że Judy już otrzymała najwyższy wyrok i jakikolwiek wyrok by nie zapadł tam w stanie Colorado, to i tak by niczego nie zmienił. Niemniej e, warto wspomnieć o tym, że w trakcie tych wstępnych przesłuchań też zaznawało wiele osób i według dzieci Judy Bobby bardzo źle się z nimi dogadywał. Córka Kimberly w trakcie składania zeznań oskarżyła go nawet o wykorzystanie. Dziewczyna dodała, że nie powiedziała o tym matce, ale o wszystkim wiedzieli jej bracia. I Kimberly miała widzieć, jak Michael dosypuje coś do picia Bobiego. Czyli w wielkim skrócie, wszyscy próbowali zwalić winę na nieżyjącego Michaela. No cóż, zarówno Judy, jak i jej dzieci nie wierzyły w winę kobiety. Tak czy inaczej, wszystkie apelacje naszej bohaterki zostały odrzucone, a za kratami kobieta spędziła kolejne lata i właściwie to spędziła ona miło czas, szyjąc kocyki i ubranka, czytała sobie Biblię, a więźniarki bardzo ją lubiły. Moi drodzy, wyrok Judy został wykonany 30 marca 1998 roku. Kobieta nie powiedziała ostatniego słowa, a jej ostatnim posiłkiem były brokuły, szparagi, truskawki i herbatka. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć w tej sprawie. Jest to jedna z bardziej interesujących historii, która też pokazuje, Działanie organów ścigania wiele lat temu. Aktualnie, tak jak już mówiłam, raczej to wszystko by nie przeszło. Myślę, że za pierwszym razem powstałyby jakieś podejrzenia, zrobiono by wszelkie badania i prawdopodobnie udałoby się zatrzymać kobietę, ale z tego względu, że to były lata 70., później 80., e, przesył informacji wyglądał zupełnie inaczej niż teraz technologia tak samo e, funkcjonariusze z jednego stanu nie mieli kontaktu z tymi z drugiego. Więc o wiele później udało się zatrzymać Judy. Jest to naprawdę przykra historia, ponieważ Judy Bruno-Ano wykazała się ogromną chciwością. Kobietą, która jest w stanie postawić pieniądze nad swoim mężem, nad swoim partnerem, nad swoim narzeczonym oraz nad swoim synem. Jest to naprawdę bardzo przykre. No cóż, moi drodzy, jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe informacje, o których ja tutaj nie wspomniałam, to będę wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu. Piszą w komentarzu polisa na życie, bo temat polis już od dawien dawna nam się tutaj pojawia. Mam wrażenie, że polisy na życie mają zupełnie inny wydźwięk biorąc pod uwagę te, te historie i stwierdzenie życie wydaje się tutaj zupełnie nie pasować. Dziękuję, że jesteście, że dzięki wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.